Już możemy zaczynać, tak? Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Jakimczyk i mam przyjemność być moderatorem dzisiejszego panelu, który będzie poświęcony zagadnieniom związanym z obecnością agentury obcej w Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście energetyki, kryzysu granicznego, migracji i odporności społecznej, społeczeństwa polskiego, społeczeństw unijnych. Moimi rozmówcami w tym panelu będą doktor habilitowany Mariusz Ruszel z Politechniki Rzeszowskiej, specjalista w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, doktor Bolesław Piasecki, autor pierwszego pionierskiego opracowania dotyczącego polityki kontrwywiadowczej państw zachodnich i w tym kontekście również Rzeczypospolitej Polskiej, pracownik naukowy Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry. Oraz Marcin Rej, analityk open source, dziennikarz obywatelski, który prowadził przez lata fanpage na Facebooku pod nazwą Piąta Kolumna Rosyjska w Polsce. Wyobraźmy sobie taki epizod. Kilka lat temu w Polsce badania środowiskowe przy pracach zmierzających do wyboru lokalizacji pierwszego reaktora jądrowego elektrowni systemowej w Polsce miała wykonać firma denomina australijska Worley Parsons dla Polskiej Grupy Energetycznej. Okazało się, że badania trwały niewspółmiernie długo do nakładu prac, jaki był z tym związany i przewidziany. Prace się przeciągały. Ostatecznie doszło do rozwiązania z tym podwykonawcą rozmowy, umowy. Tymczasem w ogóle nie wzięto pod uwagę przy składaniu zamówienia publicznego takiej okoliczności, że ta sama firma działa już w bardzo zagadkowym kontekście w Bułgarii, prowadząc badania środowiskowe dla tamtejszego operatora energetyki jądrowej w lokalizacji Belene i w podobny sposób realizowała swoje zadania, doprowadzając do opóźnienia prac, co było korzystne dla rosyjskich negocjatorów, którzy w tym czasie akurat prowadzili negocjacje z Bułgarią, z rządem bułgarskim dotyczące gazociągu South Stream. Czy mamy tutaj do czynienia z działalnością agenturalną w rozumieniu ścisłym? Czy mamy do czynienia z działalnością o charakterze hybrydowym na rzecz obcego państwa? Czy jest to tylko zwyczajna nieudolność w zakresie zarządzania, błędy polityki menedżerskiej w spółce, a może tylko korupcja? Jak to w kontekście polityki bezpieczeństwa energetycznego, tego typu przypadki, które nie są odosobnione, bo znamy więcej, skomentowałby nasz panelista, profesor Mariusz Ruszel? Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego panelu. Dziękuję Panie Redaktorze za zapytanie. Ja bym przede wszystkim podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne, w ogóle polityka energetyczna, to jest gra interesów i to interesów partykularnych. W momencie, kiedy mamy do czynienia z najbardziej, można powiedzieć, takim newralgicznym sektorem energetycznym, no to myślę, że należałoby założyć, że jednym z podmiotów, który bierze udział w realizacji, w wykonywaniu określonych czynności, mogą być również instytucje powiązane z administracją publiczną danego państwa. Ten konkretny przykład, który pan redaktor przedstawił, zarysował, ciężko jednoznacznie stwierdzić, co było tutaj przyczyną, natomiast znamy bardzo wiele takich przykładów, gdzie mamy taką dosyć specyficzną koincydencję zdarzeń.
która tak naprawdę wskazuje, że pewne rzeczy oczywiście możemy interpretować w charakterze przypadku, ale w sektorze energetycznym trochę ciężko tak naprawdę wierzyć w 100% w takie losowe zbiegi okoliczności, które nakładają się w określonym czasie na osi czasu realizacji poszczególnych projektów. To, co pan redaktor przedstawił, a więc postępowanie inwestycyjne, pewne opóźnienia dotyczące budowy infrastruktury energetycznej, to czysto analitycznie podszedłem do tego w ten sposób, że po pierwsze w skali globalnej większość inwestycji związanych z infrastrukturą energetyczną ma opóźnienia. I tutaj jest to pewien fakt, który też został podkreślony między innymi wielokrotnie na chociażby szczytach ekonomicznych World Economic Forum w Davos. Też pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że wiele inwestycji albo było odwoływanych, albo przesuwanych w czasie. Niemniej jednak z jednej strony jest opóźnienie realizacji inwestycji, a z drugiej strony mamy w równoległym momencie, jak rozumiem, pewne działania, które nakładają się na etap negocjacji z znanym państwem. Tutaj pan redaktor dał jako przykład Bułgarię i kwestię zawarcia kontraktu, a więc umowy handlowe. Więc tak nałożone na siebie zbiegi okoliczności wydają się, że można też interpretować w charakterze pewnych inspirowanych działań, które mają na celu uzyskanie określonych skutków, w tym wypadku pewnie określonej presji politycznej również na państwo, które jest po drugiej stronie stołu negocjacyjnego. Ja, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze podkreślić taką rzecz, że my w ogóle dzisiaj jesteśmy w takim bardzo specyficznym momencie, bo z jednej strony mamy wojnę na Ukrainie, ale z drugiej strony nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że pomiędzy rokiem 2020 a perspektywą roku 2030 blisko 40% kontraktów na dostawy gazu drogą morską w skali globalnej wygaśnie. Prawie 40% umów handlowych dotyczących dostaw gazu wygasa. A co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli wiemy, jaki jest rytm zawierania tego typu umów, to wiemy, że nie przedłuża się ich tuż po wygaśnięciu, tylko etap negocjacji rozpoczyna się odpowiednio wcześniej, czasami 2, czasami 3 lata wcześniej. Część tych umów handlowych, jak na przykład te, które były obowiązujące do końca roku 2022, czy tam 23, 4, 5, wygasa tuż za chwilę, a więc te negocjacje pomiędzy eksporterami a importerami w skali globalnej dzisiaj są szczególnie intensywne. I co jest ważne, te negocjacje, które za chwilę dzisiaj w skali globalnej będą realizowane pomiędzy eksporterami a importerami, odbywają się w wyjątkowych uwarunkowaniach, gdzie na giełdach mamy rekordowe wysokie ceny za surowce energetyczne, w tym gaz. I teraz mając to wszystko na uwadze, plus fakt dużej wrażliwości tak naprawdę branży energetycznej, można stwierdzić, że poszczególne państwa, które będą dążyć do zwiększenia swojej pozycji negocjacyjnej, będą zapewne używały tych instrumentów, które po prostu potrafią najlepiej albo które są najskuteczniejsze. W związku z powyższym nie wykluczałbym, że w nadchodzącym czasie takie różne koincydencje zdarzeń w skali globalnej będą się po prostu nasilać. Gry niejawnej, która jest niewidoczna dla obserwatorów, a mają oni wyobrażenie na podstawie tego, co zostało w drodze działań operacyjnych ustalone służby kontrwywiadowcze. Wiemy na przykładzie kilku spraw, które zakończyły się wyrokami prawomocnymi przed sądami w Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczyło to działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego ukierunkowanej na zdobycie informacji, w tym informacji niejawnych, ale także zainspirowanie pewnych działań, które mogłyby wpływać zgodnie z interesem Federacji Rosyjskiej na politykę energetyczną państwa polskiego. Mam tu na myśli przypadek skazania w roku 2016 przez sąd na karę najpierw 4, potem 7 lat więzienia za współpracę z rosyjskim GRU,
prawnika o dwóch obywatelstwach, polskim i rosyjskim, Stanisława Sz. Będę chyba ze względów tutaj procesowych posługiwać się jednak inicjałem nazwiska. Oraz kilka lat później w pierwszej instancji skazania urzędnika Ministerstwa Energii ówczesnego Marka W., który również pracował dla wywiadu rosyjskiego. Doktor Bolesław Piasecki zetknął się w swojej działalności naukowej z przykładami tego rodzaju działalności skutecznego rozpoznawania i penalizowania przypadków działań rosyjskiego wywiadu na kierunku energetycznym w krajach NATO czy w krajach Unii Europejskiej. Jak sobie tamtejsze organy państwa radziły z tym zagrożeniem? To na to oczywiście prostej odpowiedzi, wiem, że pan redaktor takiej się nie spodziewa, nie ma. Natomiast to dobrze pokazuje pewną strategiczną perspektywę działania często rosyjskiego państwa, w szczególności rosyjskich służb specjalnych, które jak my myślimy często o kontrwywiadzie, to myślimy o tym, że się zatrzymuje jakiś tego czy tamtego szpiega i czasem ma to taki wymiar. Natomiast takiej perspektywy teoretycznej można powiedzieć, że rolą w tym przypadku GRU nie jest tylko pozyskiwanie informacji, ale przede wszystkim realizacja strategicznych interesów Federacji Rosyjskiej poprzez kreowanie rzeczywistości, a nie jej tylko opisywanie, co Polacy chcą zrobić, tylko raczej wpływanie na to, żeby chcieli zrobić coś innego albo nie udawało się zrobić tego, co chcieliby zrobić. Oczywiście to jest okraszone istotnym dodatkiem nieprofesjonalizmu, błędów, przypadków i tak dalej. Natomiast jest jasne, że tutaj ten element agenturalny jest i on jest na Zachodzie, był bardzo długo lekceważony, zwłaszcza w obszarze właśnie tej agentury wpływu i mi się wydaje, że energetyka jest jednym z takich bardzo wdzięcznych pól do prowadzenia tego typu operacji i to jest moja taka, można powiedzieć, hipoteza badawcza. Uważam, że jest to albo działanie rosyjskiego wywiadu, albo wybitny zbieg okoliczności, że na przykład grupy zielonych, szeroko rozumiany ruch ekologiczny na Zachodzie, jest niemalże zblatowany ze stanowiskiem antyatomowym, które jest wybitnie na rękę Federacji Rosyjskiej interesom energetycznym Rosji, a jednocześnie wewnętrznie tak naprawdę sprzeczne ze względu na fakt, że jeżeli chodzi o emisję, no oczywiście energia atomowa jest znacznie, znaczy czystsza niż wiatraki i inne formy OZE. I w tym sensie ważne jest właśnie złapanie tego elementu, w którym oni starają się wpływać na percepcję społeczną państw Zachodu w taki sposób, aby wykorzystywać obiektywnie istniejące tendencje, obiektywnie istniejące tak naprawdę często dobre intencje, chęci ratowania planety do realizacji strategicznych interesów Federacji Rosyjskiej i oni do tego mają szereg, wachlarz narzędzi takich, nazwijmy to strategicznych prowadzenia polityki i dla nich bardzo ważnym narzędziem właśnie zawsze były służby specjalne. Jeżeli chodzi o energetykę i rosyjskie służby specjalne, no to jest, trudno jest znaleźć tak naprawdę obszar Rosji, który byłby jeszcze bardziej spenetrowany przez służby specjalne i ten interes i ten sposób porozumienia niż właśnie energetyka i polityka w tym zakresie względem często sojuszników, czy też partnerów wtedy, ówcześnie partnerów zachodnich. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne i te sprawy, o których pan wspomniał, bardzo dobrze zostały, no, chciałbym, żeby były bardziej nagłośnione, jeżeli chodzi o to, co tam tak naprawdę zaszło, no, ale jasno pokazują, że nie ma tutaj, że niektóre z tych rzeczy, które się dzieją w tym obszarze, absolutnie przypadkami nie są. Mamy podobne sprawy, które widzieliśmy na przykład w Niemczech i ta pewna odejście od etapu, w którym służby specjalne generalnie zajmowały się terroryzmem, zwalczaniem terroryzmu, a Rosja była widziana jako trudna, ale jednak partner budowania architektury bezpieczeństwa, także energetycznej. Przypomnijmy, że Rosja miała być tym
tym, tą drugą nogą bezpieczeństwa energetycznego Europy swego czasu. To odejście od tego i na nowo skupienie się na obszarze także zagrożeń, a tak naprawdę przede wszystkim zagrożeń płynących ze strony Rosji w tym obszarze, jest dla nas korzystne, natomiast nie przewiduję, żeby było jakieś niebywale stałe i wydaje mi się często, że nasza perspektywa polska w tym zakresie jest nieco optymistyczna, że na Zachodzie wygląda to na przykład w obszarze właśnie energetyki czy operacji wpływu tak naprawdę trochę gorzej niż chcielibyśmy. Obserwując reakcję społeczeństw Europy Zachodniej, odnoszę wrażenie, że takim momentem zwrotnym, który spowodował jednak wzmożenie wrażliwości na rosyjską penetrację, była sprawa sprzed kilku lat próby otrucia byłego oficera GRU Sergeja Skripala w Wielkiej Brytanii i jego córki, zakończona tragicznie śmiercią przypadkowej osoby, która, jak przypominam, znalazła flakonik po perfumach, który zawierał śmiertelnie trującą substancję i zmarła w męczarniach po kilku dniach. Od tego momentu wrażliwość Brytyjczyków na przykład uległa głębokiej ewolucji. To, co dotychczas wydawało się business as usual z Rosjanami, którzy dobrze płacili, kupowali nieruchomości na Wyspach Brytyjskich, przejmowali różnego rodzaju aktywa, zaczęło być bardzo postrzegane jako coś niepokojącego. Katalizatorem tak naprawdę zmiany masowej stosunku do rosyjskiej penetracji Europy, penetracji na wszystkich poziomach życia publicznego, obejmujących oczywiście te strategiczne gałęzie gospodarki z energetyką na czele, jednak była dopiero ta ostatnia pełnoskalowa agresja rosyjska na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego tego roku. Zapytam Marcina Reja, który z zupełnie innej perspektywy śledzi te wydarzenia, o to, jak jako prowadzący panel Piąta Rosyjska Kolumna w Polsce postrzega pan działalność analogicznych inicjatyw obywatelskich w krajach Europy Zachodniej. Wiemy, czy w ogóle w Europie Środkowej także, bo wiemy, że takie inicjatywy działały, bliźniacze niemalże we Francji, w Rumunii. Na ile one były w stanie mobilizować społeczeństwo obywatelskie do wywierania nacisku na administrację państwową w kierunku wzmożenia wrażliwości, prowadzenia polityki, która by zabezpieczała lepiej Europę, Unię Europejską przed tym rozpanoszeniem macek, które coraz głębiej sięgały rosyjskiej agentury. Czy takie środowisko istnieje, ale moim zdaniem to nie działa po prostu. To znaczy jest to towarzystwo wzajemnej adoracji, które nie ma przełożenia na rzeczywistość za bardzo. Potencjał obywatelski jest zasadniczo, byłby bardzo duży, jest bardzo dużo ludzi, którzy mogliby, chcieli się tym zajmować, natomiast po prostu nie zostały stworzone warunki do funkcjonowania. Jak doświadczyłem, jest to po prostu zbyt niebezpieczne, zbyt kosztowne życiowo, żeby to prowadzić na dłuższą metę, jeżeli nie jest się zaczepionym pod jakąś poważną instytucję, która może zapewnić bezpieczeństwo, w szczególności bezpieczeństwo prawne. Jest oczywiście dosyć duże środowisko różnych ekspertów, stowarzyszeń, NGO-sów, którzy się tym zajmują. Natomiast no między innymi ze względów prawnych, no, cała produkcja tego środowiska pozostaje na dosyć dużym poziomie ogólności akademickiej, powiedzmy. Natomiast ci, którzy naprawdę podejmują walkę oko w oko, czyli po prostu jadą po nazwiskach rozsadników wrogich treści, zwykle są pozostawieni sami. I jest to środowisko, powiedzmy, trochę łagodniejsze, dosyć rozbudowane, ma swoje konferencje, to we wszystkich krajach tak naprawdę, w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, we Francji są tacy ludzie.
Ci, którzy, że tak powiem, wyszli trochę do przodu, no tutaj nam przychodzi mi na myśl na przykład, powiedzmy, Cécile Vessier we Francji, która napisała książkę pod tytułem Les réseaux de Poutine en France, czyli sieci Putina we Francji. No to ona nie wychodzi z sądu po prostu, prawda? Gonią ją po sądach w taki sposób, że ją właściwie uciszyli. Natomiast jak robi się to łagodniej, to można z tego całkiem fajnie żyć, dostawać granty. I tu jest, że tak powiem, też zachodzi całe zjawisko grantozy typowej, czyli tak pisać, żeby było miło, żeby być zapraszany na następną konferencję i tak dalej. Muszę powiedzieć, że zanim sam zacząłem mieć pewne kłopoty, byłem tym już głęboko znużony i po prostu już nie jeździłem na to wszystko, bo to właściwie nic nie daje. Nikt nie słucha tych wniosków. Ja chciałem tutaj powiedzieć, będzie zręcznie nie mówić o tym, że Marcin padł sam ofiarą tego rodzaju działań ze strony osób określanych przez nas tutaj na potrzeby tej dyskusji mianem rosyjskiej piątej kolumny w Polsce, de facto będącej tą piątą kolumną, bowiem został oskarżony o zniesławienie przez osobę, która zajmowała bardzo wysokie stanowisko w strukturze pierwszej jawnie prorosyjskiej partii w Polsce. Mówię tu o partii Zmiana założonej przez Mateusza Piskorskiego, który w tej chwili jest przed sądem oskarżony o szpiegostwo dla Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, mianowicie przez Tomasza Jankowskiego, wiceprezesa tej partii, a za to, że Marcin Rej wykazał sprawstwo kierownicze Tomasza Jankowskiego w zorganizowaniu przeciwko niemu oraz przeciwko jego rodzinie w małym mieście pod Krakowem kampanii nienawiści, która została zainicjowana rozklejeniem w całym miasteczku zdjęć Marcina Reja z informacją, jakoby był pedofilem. Te zdjęcia były również kolportowane w pobliżu placówek edukacyjnych, do których uczęszczały dzieci Marcina Reja. Można sobie wyobrazić atmosferę, jaka tam zapanowała. Na szczęście rodzina Marcina mieszka w tej miejscowości od wielu pokoleń i to tonizowało te nastroje, w jakimś stopniu uchroniło przed jakimiś niepożądanymi reakcjami, których skutki trudno byłoby przewidzieć, które mogłyby być naprawdę bardzo dotkliwe. I ta sprawa, która weszła na drogę postępowania karnego przed sądem rejonowym w Myślenicach, ja dopiero ze swojej perspektywy niezależnego analityka, który prowadzi też zarejestrowaną jeszcze działalność dziennikarską, chociaż już w szczątkowym wymiarze, dopiero rozpoznaję, mam sygnaturę tej sprawy, wiem, że zapadł wyrok, o którym Marcin Rej nie może mówić, ponieważ został zobowiązany przez sąd do milczenia w tej sprawie. Została złożona apelacja, ponieważ... Dobrze, ale przerwę to milczenie. No w każdym razie chodzi generalnie o to, że Tomasz Jankowski nie pomawiał o pedofilię, temu nie zaprzecza. Natomiast podobnie do sądu za to, że stwierdziłem, że był organizatorem tej akcji, a on uważa, że był tylko jednym z uczestników. No i jestem jedyny skazany w tej sprawie. Ja to podawałem na policję, ale zostałem koncertowo po prostu zlekceważony. Zostało to umorzone tak, żeby nic nie robić. Chociaż wszystko było podane na tacy, no bo po prostu ci, którzy rozrzucali te ulotki, się nawinęli po prostu pod kamerę sąsiedniego sklepu i sprawa była oczywista. No ale ponieważ się nie przyznali, powiedzieli, że to nie oni, no a nie oni, no to aha, no to dziękuję. No i tak to wygląda. Więc po prostu obywatel, który się zabierze za takie niebezpieczne hobby, jak walka z agenturą, lub nawet nie z agenturą, z osobami, które w sposób spontaniczny robią z siebie agenturę, jest pozostawiony sam. Jest pozostawiony sam, nie ma za to ani dziękuję, ani parasola, ani nic. Więc nie róbcie tego po prostu. Nie róbcie tego, módlcie się, że istnieją jakieś służby, w co wątpię. I to jest wszystko. Przed sądem w charakterze świadków, z tego co zdołałem ustalić, występowała cała plejada działaczy inicjatyw prorosyjskich z partią Zmiana na czele. I przedstawili się jako osoby poważne, działacze polityczni, pracownicy instytucji akademickich, skonfrontowani z pieniaczem, szkodliwym człowiekiem, który generuje tylko konflikty i napięcia społeczne. Po prostu powiedziałem jedno słowo za dużo, prawda, powiedziałem, że jest organizatorem. Sąd uznał, że skoro nie byłem w stanie wyciągnąć uchwały partii Zmiana, które miało być napisane w punkcie pierwszym, robić z Marcina Reja pedofila,
punkcie drugim powierzyć wykonanie Jankowskiemu, skoro nie znalazłem takiego papierka, no to przesadziłem i muszę mu płacić teraz. A oczywiście jest to banda degeneratów, która się spotykała przy pizzy albo przy kebabie u prosyryjskiego restauratora w Warszawie koło ich siedziby na Marszałkowskiej 115 w Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Oczywiście, że nie podejmowali żadnych uchwał, w ogóle była ta partia niezarejestrowana, w ogóle to jest absurd, więc ja się będę odwoływał od tego. Natomiast znam sporo po prostu jeszcze innych osób, które próbowały w tym walczyć, zwłaszcza widząc po prostu, że państwo nie robi nic, tak naprawdę, bo nie robi nic ze zjawiskiem rozpowszechniania się wirusa dezinformacyjnego. Bo łapanie agentów, którzy gdzieś się kręcą koło, powiedzmy, gazowni czy jednostki wojskowej, to rozumiem, ale to jest zupełnie co innego. Mówię teraz o wpływaniu na społeczeństwo, do czego nie potrzeba agentów. Wystarczy do tego internet po prostu i ludzi, którzy się nakręcą. Dokładnie tak, jak było z, powiedzmy, antyszczepionkonizmem. Nie potrzeba do tego agentów, to jest zjawisko naturalne, to się dzieje. Wystarczy to rozpalić i to chodzi. Nie ma działania konkretnego w tym zakresie. Nie ma i nie będzie zresztą, no ponieważ żyjemy jednak w kraju, w którym państwo samo uprawia propagandę, więc państwo nie jest zainteresowane, że tak powiem, pokazywaniem, na czym polega struktura propagandy rosyjskiej, bo budziłoby to skojarzenia krajowe, które byłyby krępujące. Takie jest moje zdanie. Chciałem zapytać doktora Bolesława Piaseckiego, jak państwa, inne państwa NATO, państwa Unii Europejskiej, jak Stany Zjednoczone radzą sobie z tego rodzaju zagrożeniami w zakresie agentury wpływu, która prowadzi działania dezinformacyjne, czasami noszące wręcz znamiona decepcji, ale których na przykład u nas na gruncie obowiązującego obecnie prawa nie da się skutecznie ścigać, a przynajmniej nie mamy prawomocnych wyroków w tym zakresie, nie ma orzecznictwa. No rzeczywiście byłoby to bardzo trudne, to trzeba było robić jakieś dłuższe wprowadzenie, jak Rosjanie to prowadzą, jak oni to widzą w swojej optyce, też od strony takiej wręcz filozoficznej, od strony praktycznej. Tego robić nie będę, natomiast mogę powiedzieć o jakichś rzeczach, które na Zachodzie wychodziły i były skuteczne w pewien sposób w czasach zimnej wojny. I taktyka mniej więcej była taka, że mieli ludzi takich jak między innymi mój szanowny współpanelista, tylko bardzo dużo. Oni byli zgromadzeni, byli z różnych instytucji, byli zgromadzeni, udawali, że są grupą badawczą Departamentu Stanu, po czym publikowali materiały, które tak naprawdę miały zaplecze operacyjne, jak trzeba było, ale udawali, pokazywali, że to jest materiał naukowy i byli w stanie po prostu znajdować konkretne grupy, konkretnych ludzi i drukować i nazywać ich ten człowiek tu, ten człowiek tam, gdzie amerykańskie służby po prostu łapały dziennikarzy i udowadniały, że ten dziennikarz z akurat New York Timesa był taki, napisał tak, ponieważ tutaj jest zdjęcie jego z rezydentem ambasady, prawda? I wiele tego typu rzeczy, które starają się wyświetlić, nie tylko pokazać, złapać przypadek, ale wyświetlić mechanizm i nazwać naprawdę konkretnie daną linię, dany motyw, dane działanie w infosferze, w przestrzeni informacyjnej państwa, jako i stemplować je, i oni stemplowali je, że konkretnie ta organizacja, Demokratyczny Kongres Prawników Afroamerykańskich, czy jakich innych, jest efektywnie tym, co oni nazywali organizacją przykrywkową, organizacją przykrycia. Oni to mieli różne, że tak powiem, taksonomię tego. Natomiast to było o tyle skuteczne, że oni po prostu publikowali listy set instytucji, także wskazywali ludzi i to było skuteczne. To jest troszkę mniej skuteczne w kontekście dzisiejszego działania, natomiast ja jestem zdania, że metody dzielą się na skuteczne i nieskuteczne, a nie na stare i nowe, i wiele z mechanizmów i jakby filozofii działania pozostało niezmiennych, nawet jeżeli narzędzia kolportażu tego, automatyki tego, wykorzystania osiągnięć Zachodu kolejny raz przeciwko Zachodowi zmieniają pewne didaskalia w tym obszarze. No ale tak jak powiedzieliśmy, no jakby istota wpływu na umysł odbiorcy, na kształtowanie postaw, na takie głębokie właśnie siatki pojęciowe tego, jak człowiek w ogóle widzi świat, w jaki sposób
postrzegał go, nawet nie tyle co postrzega, tylko jakby w jaki sposób to robi, no to są rzeczy, które pozostają niezmienne. Słowem komentarza do tej tak naprawdę dla Państwa naszego zawstydzającej historii, no to rzeczywiście jest tak, że ci ludzie potrafią i wielokrotnie, nie tylko we Francji, ale przecież w Finlandii też, byli w stanie organizować pewną presję psychologiczną, która dla ludzi, którzy nie byli pod taką presją, jest w ogóle trudna do wyobrażenia sobie wielokrotnie. I oni dokładnie to wiedzą i mogę powiedzieć tyle, że oni, jak oni przygotowują takie rzeczy w momentach, w których to robią, za tym stoją służby specjalne, a bywa, że za tym stoją po prostu służby specjalne przeciwnika, oni to, że tak powiem, dobrze dopasowują, opracowywują, to nie są przypadki, że komuś podstawią nogę, czy go uplują na ulicy, to jest robione dużo, nazwijmy to, przemyślnie, właśnie tak, żeby nie tylko tą osobę zniechęcić, ale każdą kolejną zniechęcić do tej działalności, która jest działalnością niepaństwową, działalnością obarczoną sporym ryzykiem błędów, natomiast jest działalnością, która jest dla nich potencjalnie bardzo szkodliwa. I w tym kontekście liczę, że tutaj w przypadku odwołania oczywiście zostanie to, no nie wiem, przywrócony jakiś elementarny zdrowy rozsądek i proporcje rzeczy. I należy, no tutaj to już jakieś szersze apele, to nie ja jestem do takich rzeczy, no ale rzeczywiście zrobić coś, co by sprawiło, że byłaby w sumie tak, jak była taka akcja poparcia w Finlandii czy we Francji, prawda, żeby pan nie szedł tam zupełnie sam. Wszystko jedno, czy ci ludzie są, funkcjonują w kategorii pożytecznych idiotów, agentów wpływu czy kogokolwiek innego, tego nie przesądzam. Z punktu widzenia funkcjonalnego rosyjskich służb specjalnych do pewnego stopnia jest to wszystko jedno. Czy bardzo słusznie pan wspomniał o przykładzie fińskim, jest to przykład Jessica Aro oczywiście z stacji telewizyjnej Yle. I aż głupio po prostu tutaj mówić o tym, no akurat byłem to powiedziałem o sobie, ale no, ona jednak miała dwie próby samobójcze. I po prostu sytuacja jest taka, że tak ją zaszczuli. I pozbierała się jakoś, ale pozostaje krucha bardzo. I to naprawdę daje do myślenia po prostu. Znaczy można być kozakiem, ja myślę, że jestem dosyć twardy. Ale w pewnym momencie pomyślałem, że przecież to moja córka może się powiesić, to nie ja się powieszę. I co wtedy? Więc no, po prostu ja musiałem to dla rodziny po prostu odpuścić, prawda? Tymczasem gdyby moja rodzina widziała, że mam poparcie, tak, że państwo mi pomaga, a przynajmniej odgania te szatany ode mnie, od nas, to bym na pewno działał dalej. Bardzo mnie boli, że nie robię tego dalej, bo uważam, że to jest konieczne, że trzeba. I tak jak pan mówił, to co by mi się marzyło, co proponowałem wielokrotnie, już teraz przestałem proponować, to jest, żeby w obszarze informacyjnym powstało to, co powstało w obszarze drugim komponencie jakby ewentualnej wojny hybrydowej. No mamy przecież obronę terytorialną. Mamy wojska obrony terytorialnej i szerzej mamy ruch obrony terytorialnej, który jest jakby obywatelskimi siłami wsparcia dla wojska w razie wojny. A paradoks jest taki, że ta wojna hybrydowa się toczy u nas, ale tylko w tym komponencie informacyjnym, na szczęście nie w komponencie militarnym. I to właśnie w tym komponencie, gdzie jest wojna, a nie gdzie czekamy na wojnę, nie ma takiej obywatelskiej siły wsparcia, mało tego, jest niechęć ku temu. Bo nie tylko środowisko moje, przynajmniej w Polsce, nie otrzymało żadnej pomocy ani wyrazu sympatii, ale jestem też dosyć przekonany, że budziliśmy podejrzenia i że byliśmy inwigilowani i też rozbijani jako konkurencja. Kluczem jest tutaj deficyt zaufania pomiędzy instytucjami społeczeństwa obywatelskiego a instytucjami administracji publicznej i na pewno w społeczeństwach o dużo starszych tradycjach, bardziej okrzepłych tradycjach instytucji demokratycznych to wygląda lepiej, zarówno w świetle tego, co panowie tutaj powiedzieli, jak i w świetle innych znanych okoliczności. I tego typu dyskusja właśnie ma służyć naświetleniu takich deficytów. Na pewno działania, które podejmowane są przez rosyjskie służby specjalne, obejmują różnego rodzaju komponenty. Jest to cały ciąg technologiczny, który obejmuje
działania z zakresu operacji wpływu, operacji psychologicznych, poprzez niekiedy również działania kinetyczne, takie kiedy dochodzi do różnego rodzaju aktów agresji czy aktów dywersji i sabotażu, z którymi mieliśmy do czynienia w Europie i o których wiemy ciągle jeszcze bardzo mało. No, ostatni przypadek, nie wiemy, co tak naprawdę się zdarzyło na Morzu Bałtyckim przy gazociągach Nord Stream i Nord Stream 2. Panie profesorze, 20 lat temu promotor doktora Bolesława Piaseckiego, wtedy poseł Zbigniew Siemiątkowski, mówił, że kiedyś o Rosjanach, o ich działalności na terenie Europy, kiedyś tanki, dzisiaj ropa. Minęło 20 lat, mamy dzisiaj i tanki, i ropę. I mamy różnego rodzaju inne komponenty tych zagrożeń, które są sfokusowane głównie właśnie na energetyce, jako na tym miękkim podbrzuszu społeczeństw demokratycznych. Zbliża się zima. Mówi się coraz głośniej o tym, że w Europie, Polsce grozi blackout, że będziemy mieli nie tylko deficyt gazu, ropy naftowej, czyli paliw kopalnych, ale także i energii elektrycznej. Jak pan ze swojej codziennej działalności analitycznej, naukowej ocenia realność tego rodzaju zagrożeń? Mamy koniec października. Dziękuję panie redaktorze za pytanie. Dwa komponenty tego pytania. Co do pierwszej części, to tak naprawdę to jest nic innego jak kontynuacja pewnej doktryny Halina Kwiecińskiego, a więc to po II wojnie światowej z Europy Środkowo-Wschodniej w cudzysłowie powoli wychodziły sowieckie czołgi, to wkraczały po prostu rury. Rury dostarczające ropę i rury dostarczające gaz i ta architektura dostaw tych strategicznych surowców energetycznych oraz architektura kontraktów no, miała na celu odpowiednie związanie, odpowiednie uzależnienie przede wszystkim. Takie, tak głęboko i daleko idące, aby to uzależnienie również skutkowało pewną presją na ekipy polityczne, niezależnie jakie one nie będą. I to jak gdyby było coś, co było przez bardzo wiele lat budowane przez Federację Rosyjską. Było budowane bardzo skutecznie i tutaj podczas tego procesu to, co Rosjanom się udało, to udało się im bardzo dużo aktywów infrastruktury tej po prostu sprywatyzować. Bo jeżeli dzisiaj zobaczymy, w jaki sposób Rosjanie tak naprawdę wykorzystują, można powiedzieć, liberalne instrumenty Unii Europejskiej do rozgrywania samej Unii, to robią to skutecznie, ponieważ w pewnej części są właścicielami chociażby podziemnych magazynów gazu, spółek energetycznych, niektóre są akcjonariuszami rosyjskich podmiotów, inne z kolei firmy rosyjskie są współwłaścicielami europejskich podmiotów i jak gdyby ten biznes się tak mocno zmieszał, że jest bardzo duża po prostu współzależność gospodarcza na takim polu akcji, bo zwróciłbym po prostu uwagę na to, na przykład kto dzisiaj jest akcjonariuszem Gazpromu, kto jest akcjonariuszem Rosneftu, to są też podmioty z Europy Zachodniej, ale też patrząc na struktury kapitałowe poszczególnych rafinerii, chociażby w Niemczech, czy innych obiektów infrastruktury krytycznej, zobaczymy tam z kolei aktywność wielu podmiotów rosyjskich. Zawędrowało to tak daleko, że od Nord Streamu pierwszego w stronę granicy z Czechami odstąpiono od zasady TPA, unijnej zasady, która miała być podstawą liberalizacji rynku, a doszło do tego, że jeszcze przed konfliktem 50% przepustowości właściwie na poziomie pewnego monopolu miał właściwie na tym odcinku Gazprom. To, co się też zadziało i co obawiam się może być jeszcze instrumentem w nadchodzących tygodniach, to to, że jak mamy infrastrukturę gazową w Europie, to są tak zwane interkonektory. Interkonektory, które pozwalają przesyłać surowiec pomiędzy poszczególnymi państwami. Nie dyskutuje się jeszcze dzisiaj o tym zbyt mocno,
ale trzeba zauważyć, że na przykład interkonektor Whitehouse pomiędzy Niemcami a Czechami ma zakontraktowaną przepustowość do 2035 roku. Jak sobie popatrzymy na granicę niemiecko-holenderską w miejscowości Pocholz, też jest zakontraktowany interkonektor do 2035 lub 40 roku, teraz dokładnie nie pamiętam. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wydaje mi się, że Rosjanie mają jeszcze kilka instrumentów, których jeszcze nie rozpoczęli używać, żeby zwiększyć presję na rynek gazowy i można się spodziewać, że to będzie za chwilę kolejny test, tym razem kodeksów sieci, na zasadzie, czy zapis prawny use or lose będzie przez Komisję Europejską wykorzystywany w praktyce, czy nie. To jest za chwilę takie pytanie, które może trzeba będzie sobie uświadomić w samej Unii Europejskiej. Czy mamy się czego obawiać? Tutaj ostatnia część pytania pana redaktora. No, wydaje mi się, że żyjemy trochę w takiej też lekko przerysowanej infosferze, bo nawet jakbyśmy popatrzyli na tą Republikę Federalną Niemiec i na tą infosferę, że jak nie będzie Nord Streamu, to nie zabraknie gazu, że będą się dogrzewać w halach. No, rzeczywistość jest trochę inna, jak weźmiemy do ręki kalkulator, bo jeżeli popatrzymy chociażby na punkty wejścia do niemieckiego systemu gazowego, ja te punkty liczyłem, to suma tych punktów wejścia bez odcinka na granicy pomiędzy Francją a Niemcami, czyli z pominięciem gazociągu Megdal, który w tym momencie jest jednokierunkowy z Niemiec do Francji. Pozostałe pozwalają punkty sprowadzić gaz do Niemiec, to Niemcy na dzień dzisiejszy mają 340 miliardów metrów sześciennych możliwości wpuszczenia do swojego systemu gazu. Jeżeli wychodzi z tego systemu 55 lub 65 miliardów metrów sześciennych, w zależności jak chcemy liczyć i na jakim cieple spalania chcemy tą wartość podać, no to widzimy, że zostaje przecież jeszcze prawie 280 miliardów metrów sześciennych na innych połączeniach. Więc dzisiaj tak naprawdę ta przywana infosfera, która jest w branży energetycznej, ona czasami nie do końca oddaje prawdę, bo tu czasami nie chodzi o to, że nie ma infrastruktury zdolnej, żeby ten gaz sprowadzić. Ta infrastruktura czasami jest, tylko problem polega na tym, że skorzystanie z innej infrastruktury czasami powoduje, że będzie inna cena. I że tu już może być cena rynkowa, która na przykład wkłada na łopatki pewien model budowany przez lata, pewnych dźwigni gospodarczych i pewnych konkurencyjności dla segmentów gospodarki, takich jak branża chemiczna i tym podobne, które są po prostu współzależne od gazu. I tu dochodzimy do takiego punktu, który się nazywa notowania akcji tych spółek na giełdzie. W sytuacji, kiedy zwiększamy im cenę surowca, to niestety, ale obniżamy ich konkurencyjność. I mi się wydaje, że dziś energetyka to z jednej strony oczywiście gra o dostawy gazu, ale z drugiej strony instrument do tego, gdzie będzie większe, a gdzie będzie mniejsze bezrobocie i gdzie będziemy produkować, a gdzie będziemy importować. I tu dzisiaj się rozgrywa moim zdaniem bardzo duża rywalizacja w Europie. W mojej ocenie w dużej mierze sobie Europa poradzi, ponieważ ma do dyspozycji bardzo dużą ilość jeszcze terminali LNG, które nie są przecież w 100% wykorzystywane. W tej sytuacji tą przestrzenią główną, która daje możliwości rozległych działań rosyjskim służbom wywiadowczym, ich agenturze, są dwa ramiona tej dźwigni, które uciskają, które uwierają i które mogą wywierać większy nacisk na Europę. Z jednej strony są to partykularne interesy grup przemysłowych, gospodarczych, których lobby jest zagrożone w obecnej sytuacji spadkiem wartości ich aktywów, po prostu spadkiem konkurencyjności. Myślę tutaj głównie o przemyśle chemicznym, szczególnie jest to przemysł niemiecki, holenderski, ale nie tylko, także przemysł włoski. Z drugiej strony są to elementy wrażliwości społecznej, zarządzania emocjami masowymi, lękami, które generowane są w odpowiedni sposób poprzez naciskanie różnego rodzaju sprężyn, uruchamianie tych mechanizmów przez różne pudła rezonansowe, które mogą zdwajać czy multiplikować te lęki. Tu myślę głównie o odpowiednich kampaniach dezinformacyjnych generujących takie
zagrożenia. I tu w tej przestrzeni pomiędzy z jednej strony tymi partykularnymi interesami lobby zainteresowanego zabezpieczeniem swojej pozycji, która do tej pory była bardzo konkurencyjna, a tymi lękami przed nadchodzącą zimą, przed tym, co jest nieracjonalne, jak wszystkie emocje, szczególnie emocje masowe. Mamy tu do czynienia z zarządzaniem zbiorowymi emocjami. Przecież widzieliśmy w ostatnich latach, jakie napięcia może to generować na przykładzie pandemii przy okazji wirusa COVID-19. Jakakolwiek racjonalna próba wyjaśnienia tego, co się dzieje, próba tonizowania nastrojów opinii publicznej napotykała na opór, na różnego rodzaju gwałtowne wybuchy gniewu, wręcz wściekłości społecznej, także w krajach o dużo bardziej niż Rzeczpospolita Polska ustabilizowanych instytucjach demokratycznych, instytucjach zarówno administracji publicznej, jak i instytucjach społeczeństwa obywatelskiego z jego różnego rodzaju ośrodkami kształtowania opinii, z mediami. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że udało nam się dotrzeć do końca czasu naszego panelu. Te zagadnienia, które były tematem tej debaty, zostały częściowo naświetlone, na ile nam czas pozwalał. Mam nadzieję, że będzie jeszcze sposobność w tym gronie spotkać się zarówno z panelistami, jak i z Państwem. Bardzo dziękuję za uwagę. Miło mi było. Przypomnę jeszcze raz, że naszymi gośćmi dzisiaj byli nasz zdalny gość łączący się z nami online, profesor Mariusz Ruszel z Politechniki Rzeszowskiej, dr Bolesław Piasecki z Akademii Sztuki Wojennej i Marcin Rej z piątej kolumny rosyjskiej w Polsce. Oczywiście zwalczając tę, że... I Jarosław Piasecki.